przeszli swojego rodzaju egzamin dojrzałości, ponieważ w meczu z Chrobrym Głogów, gdy wszystko mieli pod kontrolą, stracili gola i widać było moment zawahania. Natomiast bardzo szybko się z tego podnieśli. Doskonała... Może Muratowicz będzie tym zawodnikiem, który odnajdzie się w powietrzu. Ale też widzimy chociażby charakterystycznego Wojtka Błyszkę. Jest gol! 1-0 dla Odry Opole. Adrian Łyszczarz dośrodkował i trafia ten, którego przed stałym fragmentem wywołaliśmy do tablicy. Edwin Muratowicz. Mecz Muratowicza w tym sezonie i drugi gol, ależ to jest kapitalne uderzenie. To jest fantastyczny strzał tego zawodnika. No i to o czym... No, ale nie udało się wykorzystać nie do końca dobrej interwencji. Jeszcze raz Stalowcy! 1-1! Mieli ten lepszy moment! Mieli to momentum! I doprowadzają do wyrównania Andrzeja Prokić. Trzeci gol w tym sezonie. W 200. meczu w barwie Stali Rzeszów. Piękny jubileusz Andrzej podsumował golem. No to jest zawodnik, który, tak jak powiedziałem, siłą doświadczenia ciągnie. Ten młody zespół Stali Rzeszów teraz daje... jasny impuls, jasny sygnał do tego, że wracamy do gry. Ależ teraz mieli ten luz, mieli też pomysł na rozegranie tej akcji. Podłączył się Warczak, teraz Tilt, dwójkowo to rozegrali kapitalnie Piotrowski. Obok bramki, ale ta akcja musiała się podobać. Niesamowite zagranie Łysiaka, wyjście od razu na pozycję, na jeden kontakt, kupany minimalnie. Zabrakło tutaj Piotrowskiemu do znalezienia. No zobaczmy, taki luki w tej obronie Odry. Ale jest strata, no i patrzymy. Jesus Diaz. No, wydawało się, że zabrakło celności, ale dopadł Piotrowski! No i taka sytuacja trochę z niczego, a przecież mogło być już 2-1. To o czym... No. Warczak. Teraz Szymon Łyczko. Łyczko! Poprzeczka! Powiem szczerze, niesygnalizowany strzał Łyczki. Nic nie wskazywało na to, że zdecyduje się na oddanie uderzenia. Zaskoczony, bo piłka nie leciała gdzieś w boczny sektor bramki. Ale ciekawe. Piroch, Szrek, Łyszczarz, Niziołek, Pik, Nowak i tutaj zmiana. Oskara Zawadę zmienił Michał Osipiak i na ataku niezmiennie biega, jakie ma dobre decyzje Adrian Łyszczarz. Wcale nas to nie dziwi. Teraz prawą nogą, jeszcze szansa i gol, i gol! Izzy Piroch, jest 2-1! Widzieliśmy przed chwilą kłótnię Pirocha z Łysiakiem. Sugerował Piroch, że ten trzyma go nieprzepisowo w polu karnym. Musiał interweniować sędzia Sylwestrzak. No i jednak Piroch potrafił gdzieś tego młodego pomocnika Stali Rzeszów zgubić w tym najważniejszym momencie. I drugi mecz z rzędu z bramką Izziego Pirocha. Trafił przeciwko Stali Stalowa Wola. Trafił teraz przeciwko Stali Rzeszów. A my patrzymy jeszcze raz. Per Plichta. A dużo się teraz dzieje na małej przestrzeni czasu. Schodzi Andrzeja Prok. Już Tomasz Bała, oczekujący swoich szans w powietrzu, też blisko Kacper Plichta, Tomasz Bała! I jest gol! Dopiero co pojawił się na murawie i trafia na 2-2, to wejście smoka zawodnika z numerem 9. No i to, o czym właśnie przed chwilą mówiłem, Tomasz Bała naprawdę nam się po początku sezonu podobał, tutaj pokazał kurz, zobaczmy, ciężko się było przebić przez trzech rosłych środkowych obrońców Odry Opole, ten młody chłopak wszedł i już w pierwszym kontakcie z piłką to zrobił. Trzecie trafienie w sezonie. Czekamy na decyzję, bo przydałaby się powtórka. Jest uznany gol, jest uznane trafienie Tomasza Bały, a więc znowu mamy remis. Sebastian Thiel, znów Penia, jest Kądziołka, Kądziołka, szansa Bała! Ależ teraz doskonała sytuacja. Ale na... Podszedł Piotr Rzemło. Nie dzieje się nic, a więc remis stał się faktem. 2-2 po meczu bardzo ciekawym, po meczu, w którym decydowały stałe fragmenty gry.